Tramwaj, kierunek Kasprzaka. Witam Was tutaj, cześć, czem, Awizynosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z tramwaj, kierunek Kasprzaka. Powstaje tutaj dwupoziomowy węzeł przesiadkowy, ale nie dokładnie tutaj, a kawałek dalej. O nim za chwilę, a na razie przystanek Karolkowa, który zaczyna tą całą inwestycję. Co prawda sam przystanek znajduje się na ulicy Prostej i został wybudowany w ramach budowy centralnego odcinka długiej linii metra, natomiast dalszy odcinek był przebudowany 3 razy. Podczas budowy centralnej linii metra, podczas budowy centralnego odcinka długiej linii metra, podczas budowy metra do księcia Janusza i teraz podczas budowy tramwaju na Kasprzaka. W tym ostatnim elemencie powstało tutaj zielone lodowisko na całym odcinku i nowe rozjazdy bezpośrednio tutaj w Skierniewicką, jak i również dalej w kierunku Marcina Kasprzaka. To właśnie tutaj tramwaje będą mogły jechać prosto, zamiast aktualnie skręcać w prawo, co oznacza oczywiście możliwość lepszego jeżdżenia, bo aktualnie tutaj tramwaje jeżdżą jednocześnie po tych samych jezdniach i drogach z samochodami, co oczywiście powoduje też korki i utrudnienia i opóźnienia. Natomiast tutaj już się to zmieni. Całkowicie przystanek będzie odcięty od jezdni i nie będzie się znajdować na jezdni. Będzie mieć osobne perony z 2 wiatami, jak widzicie, i oczywiście będzie w pełni dostosowany dla osób wszystkich, czyli dla osób niepełnosprawnych i osób niewidomych. Same przejścia dla pieszych będą zapewnione na jednym i drugim krańcu, jak i również będą ścieżki rowerowe. Co prawda przy samym przystanku teraz się już dużo nie zmienia. W przyszłości będą tutaj tramwaje skręcać w kierunku Dworca Zachodniego, właściwie Warszawy Zachodniej, tutaj prosto właśnie w ulicę Krzyżanowskiego. Tam miejsce jest pozostawione, ale jeszcze dokładnie gdzie będzie ta tramwajowa wyglądać i gdzie będzie jechać, to jeszcze aktualnie nawet nie zostało zaprojektowane. Tutaj tak to wszystko wygląda. Aktualnie w weekend, jak byłem, było frezowanie nowej jezdni w tym miejscu, więc widzimy, że jezdnia była zwężona do jednego pasa w kierunku centrum. Na szczęście oczywiście ruch aktualnie już się odbywa normalnie, natomiast taka ciekawostka, że akurat tak tutaj byłem, coś się działo i to w weekend, więc w weekend też tutaj prace budowlane się dzieją. Całe lodowisko jest tutaj gotowe, nie ma tylko wyłącznie założonej sieci trakcyjnej, więc napięcia tutaj nie ma, także tylko i wyłącznie tramwaje z własnym zasilaniem mogą tutaj wjechać. No ale oczywiście wszystko tutaj już właśnie jest montowane i najprawdopodobniej niedługo tramwaje tu pojadą. Niedługo, czyli oczywiście na zakończenie całej inwestycji, które jest planowane na koniec tego roku. Więc mniej więcej prawdopodobnie grudzień, listopad tramwaje na Kasprzaka wrócą po tej dosyć długiej przerwie. Lecimy dalej na odcinku, gdzie tramwaje już były wcześniej. Wcześniej tutaj widzieliśmy lodowisko, tutaj było wykopane, a teraz widzimy nowe lodowisko. Oczywiście tutaj wszędzie będzie zielona część, czyli będzie rozchodnik posadzony. Widzimy też słupy od sieci trakcyjnej, chociaż samych wszystkich elementów od sieci trakcyjnej nie ma do zamontowania. Natomiast tutaj dalej oczywiście znajduje się kolejny przystanek tramwajowy. Przystanek tramwajowy PKP Wola Kasprzaka, jak i również wszelkiego rodzaju przejazdy rowerowe, czy drogi rowerowe, które tutaj się znajdują przy ulicy Bema. Będą zjazdy w ulicy Bema dla rowerzystów, jak i również nowe ścieżki rowerowe, asfaltowe w całym tej węźle komunikacyjnym, czyli dookoła całego ronda. To jest na plus, bo aktualnie tutaj powiedzieć, że są ścieżki rowerowe i bezpieczne przejście dla pieszych i bezpieczne przystanki, dużo powiedzieć, to wszystko wygląda jak jeden wielka plac budowy, jedna wielka prowizorka, która została zrealizowana podczas budowy metra w ramach różnych objazdów. Nie wygląda to dobrze, natomiast niedługo to się na szczęście zmieni. Tutaj przystanki tramwaje będą się znajdować właśnie w tym miejscu w obydwu kierunkach, tak aby mieć jak najszybsze i jak najlepsze dojście do przystanku kolejowego, który się znajduje zaraz kawałek obok. Na górze jeżdżą pociągi pod miejscem, gdzie aktualnie leci dron, natomiast na dole będzie się właśnie znajdować cały peron przystankowy. Dojście do tego peronu przystankowego, czyli do przystanku tramwajowego, będzie od jednej i od drugiej strony, czyli zarówno od ulicy Bema, jak i również od samego ronda Wolnego Tybetu. Tak to się prezentuje, jak widzicie, to już są prace, lodowisko się kończy, co prawda pod wiaduktami, ale niedługo tutaj będą większe utrudnienia, bo właśnie w tym miejscu widzimy, że musi zostać zrealizowany i wybudowany przejazd przez prymasa tysiąclecia. Na dole, co prawda na samym środku ronda, już prace się rozpoczęły i po części nowe lodowisko jest, choć jest zasłonięte i całkowicie go nie widzimy. Natomiast elementy przez jezdnię będą realizowane już w najbliższą sobotę. Utrudnienia będą chwilę trwać,
to mogę wam w ten sposób powiedzieć. Tramwaje mi nie odpowiedziały dokładnie, ile ta sama budowa będzie trwać i będzie zamknięcie, natomiast na pewno będą objazdy wprowadzone i więcej szczegółów zobaczycie już jutro, kiedy będzie więcej wszystko wiadomo. Ja też o tym oczywiście opowiem, wy same mniejsza z tym, żebyście wiedzieli, jakie tutaj nowe objazdy będą. Z tego co wiem, ruch jakiś ma tutaj pozostać, będzie objazdami oczywiście, natomiast to są niezbędne prace do wybudowania tutaj tramwaju, no po prostu trzeba zamknąć te jezdnie, bo inaczej nie będzie wbudowane tutaj w tym miejscu torowisko. A jak widzicie, tak to się prezentuje, no po prostu nowe torowisko jest przecięte przez jezdnie. Jak widzicie, też jest to robione w czasie wakacji, tak aby oczywiście jak najmniejsze były utrudnienia dla pozostałych kierowców i pozostałych użytkowników dróg. Tak to wygląda i tak się to prezentuje. I lecimy dalej nad torowiskiem, które już jest właściwie gotowe do ulicy Ordona. To jest miejsce, gdzie najprawdopodobniej na przystankach będzie najwięcej pasażerów wsiadać, ponieważ tutaj, jak widzicie po lewej stronie, są naprawdę ogromne osiedla. I aktualnie dojazd stąd jest albo linią 105, właściwie do metra, albo linią 255, albo jakimiś jeszcze innymi autobusami, które mimo wszystko nie dojeżdżają do drugiej linii metra. Chyba że dojeżdżą do centralnego, albo do zachodniej. Natomiast ważne jest to, że po przebudowie i po zakończeniu tego wszystkiego, tutaj faktycznie będzie lepszy dojazd w postaci tramwaju. Lepszy, to znaczy bardziej pojemny, bardziej punktualny i nie stojący w korkach, bo nawet jeżeli tutaj są buspasy, to i tak trochę tych autobusów w tym miejscu wjeżdża i nie jest to najlepiej. Natomiast tutaj, jak widzicie, nowa wiata już stoi. Torowisko się kończy, co prawda, przed samym zamkniętym skrzyżowaniem, ale już tutaj trwają prace, jak widzicie, na samym skrzyżowaniu już są nowe tory. Nowych rozjazdów tutaj nie ma, bo tutaj też jest planowane w przyszłości odnoga kierunku Warszawy Zachodniej, natomiast to jest jeszcze projektowane, to już nawet nie jest projektowane, tam są nowe koncepcje dobrane, bo wyszło, że jest jeden kolektor po drodze i trzeba wymyśleć tą trasę tramwajową trochę w innej orientacji, trochę żeby to inaczej wyglądało. Natomiast na razie tutaj nic nie powstaje w ramach Warszawy Zachodniej, tylko i wyłącznie zbudowany tramwaj na Kasprzaka. Jak widzicie, jest zamknięte co prawda całkowicie to skrzyżowanie i to nie jest oczywiście generator niesamowitych korków. Natomiast na szczęście dojazd na całe Odolane z tej strony jest utrzymany, chociaż tam na Odolanach też zaczynają się różnego rodzaju przebudowy, ale tutaj jest zamknięta całkowicie ulica Kasprzaka, która wcześniej biegła bezkolizyjnie pod całym węzłem Reduta Wolska, a teraz jest całkowicie zamknięta i ruch jest prowadzony przez Wolską w całości, w kierunku granicy Warszawy, w kierunku Bemowa. Jak widzicie, nowa jezdnia będzie się znajdować po prawej stronie i będzie też ścieżka rowerowa. A tutaj, gdzie teraz lecimy, będzie nowe torowisko tramwajowe. Nowe torowisko się kończy i jeszcze nie wszędzie zbudowane, bo tutaj cały teren jest teraz wyrównywany po to, aby można było to wybudować. Jak widzicie, jeszcze są elementy starej jezdni, to wszystko musi zostać usunięte, a następnie będzie to wszystko mogło powstać po nowemu. Tutaj tramwaje będą jeździć na minus 1 i pochylnia na ulicy Wolskiej już właściwie jest, nawet z częściowym nowym torowiskiem, o którym ostatnio tramwaje mówiły i pisałem. Ale zerknijmy sobie dokładnie na to, jak wygląda na ulicy Wolskiej, bo tutaj też trochę tego się dzieje. Przejdźmy sobie na drugi koniec do przystanku tramwajowego Elekcyjna, który całkowicie jest nieruszany przez tą przebudowę. Znaczy, te skrzyżowania jest ruszane pod względem takim, że będą wszędzie nowe przejścia dla pieszych, nowe przejazdy rowerowe, ale przystanki tramwajowe, z tego co wiem, nie są całkowicie dotykane. Tramwaje, zamiast teraz skręcać na prawą część jezdni, właściwie na prawą część ulicy, będą jechać prosto, czyli nie będą musiały przecinać się z jezdnią, co jest oczywiście na plus. Będzie tutaj lepsza przepustowość na tym odcinku i na tym skrzyżowaniu, a dalej tramwaje będą powoli zjeżdżać pochylnią na poziom minus 1. Jak widzicie, część nowego torowiska już tutaj jest i od razu mówię z góry, tak, będzie musieć, trzeba będzie zamknięcie tramwajów na ulicy Wolskiej na jakiś dłuższy czas, w związku z tym, że trzeba będzie zrobić przełączenie sieci i przełączenie po prostu torów tramwajowych, włącznie z siecią trakcyjną, na nową trasę. Najprawdopodobniej to wyłączenie potrwa dłuższy czas, bo musi to być zrealizowane w dwóch miejscach, zarówno tutaj, jak i również po drugiej stronie, przed przystankiem w kierunku cmentarza Wolskiego, więc trochę to będzie trwać prawdopodobnie no, z kilka miesięcy, nie wiem czy w wakacje mi się to uda skończyć, bo jeszcze tego nie zaczęli, najprawdopodobniej to niestety już będzie krok szkolny się zacznie, tak sugeruję, tak mniej więcej, że to będzie jakiś listopad, październik. Ale to tylko i wyłącznie moje rzucanie dat na wiatr, więc nie bierzcie za bardzo pod uwagę tego, że to w ten sposób będzie wyglądać. Natomiast tak jak teraz tutaj dron przeleciał, tak będą jeździć tramwajem, jak widzieliście. Dołem całym odcinkiem i dalej przejdą jeszcze kawałek i dojadą do nowego przystanku tramwajowego, który będzie się znajdować właśnie na poziomie minus 1 z dojściem bezpośrednio z przejścia podziemnego, wind pochylnie i schodów, bez schodów ruchomych oczywiście.
No i w tym miejscu będą rozjazdy. Tramwaje będą skręcać w kierunku Kasprzaka i w kierunku Wolski. Tramwaje z Wolski będą musiały ustępować pierwszeństwa tramwajom z Kasprzaka. Jak dobrze pamiętam, tak to wyglądało w organizacji ruchu w projekcie. Tutaj dalej, jak widzicie, są nowe wiadukty i nowe wiadukty są dwa. Jeden jest dla samochodów, trzypasmowy przejazd, a drugi jest dla pieszych i rowerzystów, osobno będzie to przejazd. Jak i również widzicie wyjście ewakuacyjne, bo musi być zachowane oczywiście wszystkie normy i wszystkie elementy bezpieczeństwa z właśnie wykopu tramwajowego, także taka mała klatka schodowa tutaj jest zapewniona, żeby takie wyjście było. Jest to też zlokalizowane przy przejściu dla pieszych, tak aby można było spokojnie stąd się wydostać, gdyby przypadkiem coś się wydarzyło właśnie tam. Na dole na minus 1. Przejazd ulicy Kasprzaka, jak widzicie, właśnie będzie tym wiaduktem. Trzypasmowy, więc właściwie korków tutaj nie będzie. Oczywiście będzie sygnalizacja świetna, więc będzie miejsce, gdzie będą się pojazdy musiały zatrzymać. Ale jeżeli organizacja ruchu będzie tutaj dobrze wprowadzona, to właściwie nie powinno być aż tak źle. A tutaj nowy przystanek Reduta Wolska. Jeszcze przy nim prace większe się nie zaczęły. Bo przystanek tramwajowy będzie się znajdować, tak jak teraz lecimy dronem, za tymi wiaduktami. Czyli tramwaje przyjadą dalej pod tym wiaduktem i pod drugim wiaduktem ulicy tutaj Redutowej i następnie mniej więcej w tym miejscu będą się zaczynać dwa perony tramwajowe. Jeden w jednym kierunku, drugi w drugim kierunku, oczywiście również z podwójnymi wiatami, z wyjściami na jednym i drugim krańcu, z przejściem dla pieszych przez stanowisko, oczywiście z wejściem do tego właśnie przejścia podziemnego nowego, które tutaj powstaje, do przejścia podziemnego będzie pochylnia, a od drugiej strony będzie winda i schody, natomiast na drugim krańcu, czyli na krańcu bardziej bliżej Bemowa, będzie przejście kładką od góry z jednego na drugą stronę, jeżeli będzie taka potrzeba. Przy okazji też tutaj kończy się ścieżka rowerowa, znajdująca się po stronie północnej ulicy Wolskiej, co jest, bym powiedział, na minus. Może w przyszłości będzie dalej dociągnięta do kolejnego skrzyżowania, ale na razie niestety to nie wygląda zbyt pięknie, bo ścieżka rowerowa będzie się kończyć mniej więcej na wysokości, tak jak ten teraz tramwaj przejeżdża, to ścieżka rowerowa będzie się kończyć gdzieś właśnie w tym miejscu, nawet kawałek bliżej. No i tak wygląda mniej więcej cała ta budowa, którą tutaj właśnie w tym miejscu widzimy. Dalej tramwaje będą łączyć się z aktualnym torowiskiem i to jest właśnie to drugie miejsce, gdzie będzie trzeba zrobić całe przyłączenie. Przed przystankiem Sowińskiego będzie połączenie torowisk nowych z starymi, a dalej tramwaje będą jeździć całkowicie tak jak wcześniej, czyli w kierunku metra Bemowo albo w kierunku cmentarza Wolskiego jako pętli. To było na tyle z tego filmu. Jeśli taki materiał Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej tych materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. I do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Tymczasem tramwaj na Kasprzaka buduje się dalej. Cześć!